Dzień dobry Państwu. Witam na rozmowie, spotkaniu organizowanym przy okazji drugiej edycji World to Picture w Krakowie. Spotkania, które jest pomyślane jako spotkanie branży wydawniczej, branży literackiej z branżą filmową. I bardzo się cieszę, że na tegorocznej edycji World to Picture możemy gościć tak znamienitych gości. Wybaczcie, proszę, że przedstawię Was, pierwsza rzecz, a druga, że przedstawię Was w kolejności, w jakiej siedzicie. Miło mi powitać Jacka Dukaja, pisarza, scenarzystę, właściwie już teraz chyba filmowca, kreatora trendów. Nie wiem, Jacku, czy... Nie, kończ. Już mam skończyć, dobrze. Tomasza Bagińskiego. Filmowca, animatora, twórcę filmów animowanych, oczywiście osobę, która stoi za sukcesem i za wprowadzeniem właściwie na światowe wody prozy Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin, a przecież znanego nam wszystkim polskiej publiczności jako znakomitego filmowca, również kreatora i osoby, która pobudza całą branżę artystyczną. Bardzo się cieszę, że udało mi się Was złapać właściwie teraz w Krakowie, bo wiem, że właściwie lada moment będziecie wyjeżdżać na plany filmowe. Jeżeli oczywiście te rzeczy, o których nie chcemy mówić, nie popsują Wam planów, czy tak? No, ja już jestem w trakcie zdjęć rozmaitych, ale, plany filmowe to jest nasze życie teraz już od jakiegoś czasu, więc to życie się dzieli tylko na czas na planie filmowym i czas przygotowania do planu filmowego, więc myślę, że to chyba jest nawet szersze. To może inaczej, to ja konkretnie powiem. Plan filmowy drugiego sezonu Wiedźmina i plan filmowy drugiego sezonu Into the Night, czyli Kierunek Noc, bo umówmy się, wszyscy, zarówno publiczność kinowa, telewizyjna, jak i książkowa na to czeka. Mamy nadzieję. Też nie sądzę, że wszyscy, ale przynajmniej ci ludzie, którym się spodobały pierwsze sezony obu tych seriali, mam nadzieję, że na nie czekają i że będą zadowoleni. Słuchajcie, celem całego World to Picture jest spotkanie branży wydawniczej z branżą filmową, a ja zadam Wam takie pytanie, może trochę na przekór, mianowicie, czy my w dalszym ciągu mamy dystynkcję pomiędzy tymi dwiema branżami, czy już wszyscy pracujemy w tej samej branży, w branży kreatywnej? Nie wiem, wydaje mi się, że trzeba by się zastanowić nad tym, co określamy branżą kreatywną jako taką. No pewnie tak, można tak powiedzieć. Na ile literatura, telewizja, scenopisarstwo, film jest oddzielone od tego na jakieś tam subbranże, no to jest już takie teoretyzowanie, wydaje mi się, to jest już... Można stopniować, że wydaje mi się, że w Polsce w znacznie większym stopniu jest to jeszcze rozdzielone, na zachodzie jest to w znacznie większym stopniu złączone. Pod dwoma względami. Pierwszym instytucjonalnym, czyli jak widzisz, jak funkcjonuje rynek wydawniczy na Zachodzie, to tam wszystko przechodzi przez agentów, przez wielkie agencje, które obsługują prawa książkowe. I te agencje są w mniejszym, w większym stopniu spięte z większymi agencjami, które obsługują także prawa filmowe. Więc bardzo często się zdarza, że jakaś rzecz jest zakupiona do produkcji jako film czy serial, zanim w ogóle się ukazała jako książka, ponieważ przepływ informacji o tym projekcie jest poziomem pomiędzy agencjami. W Polsce jeszcze czegoś takiego nie ma. To połączenie instytucjonalne nie poszło tak daleko. A drugi wpływ to jest wpływ do treści tego, czyli jak wygląda literatura, jak się pisze te teksty, które teoretycznie jeszcze przynależą do odrębnej kategorii literackiej. No i tu też jest i w Polsce, i na świecie bardzo wyraźna zmiana, czyli powieści, jeśli mówimy o tym gatunku, są coraz bardziej pisane tak, jakby już były preproduktem dla serialu, dla filmu, czasami także dla gry. I ten proces także wcześniej się zaczął i dalej zaszedł na Zachodzie, ale w Polsce też postępuje. Into the Night, czyli Kierunek Noc, we wszystkich komunikatach, we wszystkich mediach jest podawane, że jest na podstawie twojej książki Starość Aksolotla, która zresztą, umówmy się, początek nie miała początku typowo literackiego, typowo wydawniczego, dlatego że została opublikowana jako e-book, jako tak zwany enhanced e-book, czyli książka elektroniczna z różnymi bajerami, które można było wygenerować również w 3D. Ale czy ty sam byś powiedział, że Kierunek Noc
to jest adaptacja twojej książki? Idei w mojej książki. No to teraz powinnam się zapytać, której idei, ale to wtedy będzie długa historia. Na pewno historia. Nie jest adaptacją fabuły, więc tak jakby odróżnimy dwa poziomy. Okej, okay, a jest w takim razie adaptacją czego? I dlatego się pytam, czy w którym momencie zaciera się ta granica pomiędzy tym, co literackie, a tym, co filmowe, bo no, każdy, kto przeczytał książkę i obejrzał serial, wie, że została wzięta idea, która została zaprzęgnięta do zupełnie osobnej opowieści, ale jednak wszędzie w komunikatach to powiązanie ze źródłem mamy. I moje pytanie jest takie, czy to sprawia, że właściwie nie ma tego podziału pomiędzy pisarzem, pomiędzy filmowcem, a tak naprawdę jesteście kreatorami treści. Czyli możemy to nazwać jak chcemy, prawda? Ja myślę, że w ogóle kwestia adaptacji no to jest bardzo szeroki temat. I ten serial nie miałby szansy się urodzić bez książki Jacka Dukaja, bo tam są pewne unikalne pomysły, które ten serial, ten pomysł na serial wystartowały, ale też jest to oddzielne dzieło, które w dużej mierze też powstało w głowie naszego showrunnera, czyli Jasona George'a, który wziął ten oryginalny pomysł i przerobił go pod siebie troszeczkę, dodając no nawet nie troszeczkę, sporo dodając od siebie, dodając inną warstwę do tego świata. W pewnym sensie Jacek stworzył pewne uniwersum, w którym ten serial funkcjonuje już jako oddzielne dzieło, więc jest bardzo płynna, wydaje mi się, granica między inspiracją, adaptacją, zapożyczeniem. Tutaj można bardzo to szeroko traktować, ale my w ogóle żyjemy w płynnym świecie, który się cały czas zmienia, fluktuuje i ten taki świat takich żelaznych podziałów, że coś jest takie albo takie, no to chyba już jest świat poprzedniej epoki, to jest świat pisma. To jest świat, który był taki bardzo jednak, miał pewne określone, jak to powiedzieć? Granice? Czy szukałem innego słowa, ale użyjmy słowa granice. A teraz to wszystko jest troszeczkę bardziej płynne, ale to też odpowiada samemu procesowi powstawania serialu, filmu i działania, bo dzieło literackie jest zazwyczaj dziełem jednej osoby. Dzieło filmowe, dzieło serialowe to jest dzieło zespołu. Tam już bardzo trudno wskazać jedną osobę, która jest odpowiedzialna za wszystkie decyzje kreatywne. I więc nawet na tym poziomie, na takim poziomie odpowiedzialności kreatywnej, to też się już rozlewa, rozmywa, te granice się zacierają. Ale ja dokładnie o ten proces będę chciała zapytać, dlatego że właściwie modelowanie tego procesu, współpraca pomiędzy filmowcami a autorami, praca nad tekstem, no to jest to, co jest przedmiotem naszych ciągłych rozmów tutaj na World to Picture, czy też naszych rozmów jako wydawców z autorami, bo umówmy się, autorzy bardzo zawsze spontanicznie i z wielkim entuzjazmem reagują na informacje o tym, że ich dzieło może zostać sfilmowane. Tylko właśnie wtedy zaczynamy bardzo długą rozmowę na temat tego, co może z tym dziełem się stać i dlaczego i jaka jest w tym rola autora i gdzie jest granica tego, na co autor ma wpływ, a nie ma, na co może wpływu nie mieć w tej historii. To jest tak naprawdę kwestia indywidualnego dogadania się na poziomie jakichś biznesowo-prawnych zapisów. Można dużo powiedzieć o tym, czym różni się osobowość, mentalność, zespół, skilli charakterystycznych dla autora literatury pięknej od tego, które są potrzebne dla tworzenia scenariuszy, reżyserii, nadzorowania procesu produkcyjnego. To są w dużym stopniu różne mentalności i różne umiejętności. No ale jak widać, czasem można je łączyć, tak jak ty to robisz na przykład. To jest w dużym stopniu gwałt na pierwotnej mentalności, przynajmniej w przypadku takich jeszcze starych kultur pisma jak polskie. Polska literatura, polska kultura, polska kinematografia. Na Zachodzie to spięcie jest znacznie dalej posunięte. Znacznie więcej ludzi, którzy piszą literaturę wydawane jako opowieści, książki, są zarazem scenzystami. Mm-hmm. I można sobie wyobrazić przejścia obustronne. Zaczynam jako pisarz, ale piszę takie książki, które są w bardzo dużym stopniu sformatowane pod film, serial. I to przejście do pisarstwa jest znacznie łagodniejsze, naturalniejsze. I w drugą stronę, zaczynam jako scenarzysta i wtedy dla mnie właściwie nie ma problemu, jeżeli umiem się posługiwać w jakiś sposób składny
językiem, nie tylko na poziomie dialogów, żeby napisać powieść i wydać ją jako książkę. I to na Zachodzie jest znacznie dalej posunięte. W Polsce to ten podział, te dwa królestwa jeszcze ciągle jakby żyją na osobnych hierarchiach wartości. Inne estetyki, inne myślenie o końcowym produkcie dominuje. Młode pokolenie znacznie częściej przechodzi w obie strony, ale to, co masz w głowie w Polsce, kiedy myślisz o pisarzu literatury pięknej, to myślisz o kimś, który posługuje się nadal takimi skillami, mówi o takich rzeczach w taki sposób, że to jest bardzo trudno przekładane na język audiowizualny. No ale umówmy się, też pisarz nie robi tego sam, tak? No to, co powiedział Tomek, no do tego jest zespół, tak? To pisarz, znaczy... Pisarz, autor powieści, autor literatury pięknej, tym się charakteryzuje nadal, że jego proces twórczy przebiega w jego własnej głowie i on nie musi wiedzieć, dlaczego pisze tak, jak pisze. To jest główna różnica. On może nieświadomie, w sposób całkowicie nieuświadomiony dla samego siebie, przelewać pewne intuicje, sny, wyobrażenia, cokolwiek na papier i to jest książka. Nie możesz przeprowadzić takiego procesu w sytuacji, kiedy cały ciąg produkcyjny, począwszy od podpisywania umów, składania budżetu i tak dalej, polega na tym, że rozmawiasz z wieloma ludźmi i przekonujesz ich do danych rozwiązań projektów. Wszystko wtedy musi być wyjaśnione, sproceduralizowane i przekazywane w jakichś pakietach informacji, które są zrozumiałe dla wszystkich z zewnątrz. Wiesz co? Są dwa zupełnie różne procesy twórcze. Znaczy, nie chcę się z tobą nie zgodzić, bo jednak uważam. Nie zgadzaj się. Ponieważ jednak uważam, że bardzo wielu pisarzy piszących, ale też wchodzących do tego zawodu i kontaktujących się z wydawnictwami, dokładnie w tym kierunku zmierza. To znaczy, nie pisze sobie, a muzom i może ktoś to wyda, tylko to są konkretne książki odpowiadające na naprawdę dobrze sformułowane zapotrzebowanie rynku i czytelników. Niestety z tobą zgadzam i to ze smutkiem konstatuję jest przejaw podawniania się literatury do przemysłu filmowego, serialowego. Natomiast etos, źródło, to co ciągle się uznaje za pewien szczyt w hierarchii literackiej, tak wygląda jak opowiedziałem, czyli autor, pisarz jest rodzajem wieszcza, przez którego przepływają wyższe moce, idea, a on nie wie dlaczego. Jacku, i teraz ja muszę tutaj jednak tupnąć swoim butem na obcasie, no. Dlatego że w ten sposób, jak zdefiniujesz autora, to, Tomku, proszę cię, wesprzyj mnie tutaj, to potem, kiedy spotykamy producentów z autorami, producenci filmowi przychodzą i dokładnie mają takie oczekiwanie, że tam po drugiej stronie, właśnie po drugiej stronie, siedzi natchniona muza ucieleśniona i będzie opowiadała o przeżyciach wewnętrznych bohatera, a nie będzie w stanie poprowadzić merytorycznej rozmowy na temat pomysłów, które w tej książce są zawarte. I ja mam poczucie, poprawcie mnie proszę, jeśli się mylę, że być może to jest nieprawdziwa, ale jednakowoż częsta obawa twórców filmowych w Polsce, nie wiem czy w ogóle, bo nie mam doświadczenia w produkcjach międzynarodowych, zagranicznych, że nie będą mogli znaleźć języka z autorem, bo ten autor będzie bronił tej książki jak, i jej historii jak niepodległości, nie będę w stanie kreatywnie pracować. Przemówię spoza... Ja nie wiem, czy Tomek się tak śmiejesz, bo się zgadzasz, czy nie, ale dojdziemy do tego. Tego festiwalu, tego wydarzenia World to Picture. Mianowicie przeciwko dominacji paradygmatu filmowego, audiowizualnego. No, to bardzo ciekawe. Jeżeli przyjmujesz, że celem jest to, żeby ta komunikacja była gładka i żeby producenci, filmowcy rozumieli od razu, co im przedstawia autor i żeby wszystko, co dostają, było stuprocentowo przekładalne na scenariusze i tak dalej, to rzeczywiście autorzy książki powinny wyglądać tak, by były sformatowane od samego początku, czyli od zarania w głowie autora pod filmy. Ja nie twierdzę. Ale jeżeli przyznamy prymat literaturze, to proces wygląda odwrotnie. Wtedy ten, który tworzy, nie powinien w ogóle przejmować się tym, na ile to, co on sobie teraz myśli, wyobraża, śni, jest przekładalne na medium audiowizualne. I on powinien być tak naprawdę odseparowany, to na różnych poziomach, nie tylko w instytucjonalnym, biznesowym, ale także psychologicznym. Czyli nawet nie mieć świadomości tego, w jaki sposób następuje formatowanie dzieła literackiego pod scenariusz, ponieważ to już jest kontaminujące. Więc jeżeli zależy się od no tego, właśnie ja już mam dużo punktów tutaj. Którą hierarchię uznasz za ważniejszą, które medium i którą kulturę, jaka stoi za dominacją tego medium, to tak będziesz argumentować w tą lub w tamtą.
Proszę cię, was przyjmij. Tak, ale znowu mówimy tutaj po pierwsze o pewnych generalizacjach i o pewnych takich jakby światach idealnych, czyli Jacek mówi o pewnym etosie, o pewnym miejscu idealnym. I tu się ja całkowicie zgadzam, bo tak jest dokładnie z pisarzem literatury. Jeżeli sprowadzimy go do samej esencji tego, czym jest pisarstwo, no tak to pisarstwo wygląda, tylko że żaden pisarz nie jest ideałem, żaden pisarz nie jest jakimś tam absolutnym, wydestylowanym kawałkiem jakiejś tam myśli, tylko też jest człowiekiem z krwi i kości, który być może na przykład ma takie ego, które musi się karmić popularnością. Na przykład są tacy pisarze. Kiedyś ci pisarze karmili się popularnością na wielkich tam festiwalach literackich, sprzedając setki tysięcy czy miliony książek, a teraz to ten azymut troszeczkę się zmienia, ponieważ najbardziej popularną formą kultury powoli stają się formy kultury wizualne, więc ci pisarze, których ego akurat potrzebuje tego typu pokarmu, no to siłą rzeczy będą troszkę skręcać w tą stronę. Ale co do etosu, no to tu się wszystko zgadza. Absolutnie zgadzam z opisem procesu zarodzącego w kulturze przestrzennego przestępu. Ja tylko próbuję ci uświadomić, że wartościowanie, które przedstawiłaś na początku jako defaultowe, nie jest tak naprawdę oczywiste. Możesz równie dobrze wartościować z punktu widzenia literatury i wtedy te procesy będą negatywne, nie pozytywne. To uwaga, ja tylko chciałam powiedzieć, że nie ja przedstawiłam, to tylko ty to tak zdefiniowałeś, ponieważ ja właśnie się chciałam o to zapytać, a ty przedstawiłeś tę dystynkcję. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że ja nie mam problemu z etosem. Bo ja uważam, że tam, że kreatywność, na tym polega jej idea, że ona ma być wolna. To znaczy, że pisarz jak tworzy, filmowiec jak tworzy, artysta po prostu jak tworzy, ma nie myśleć o tym, co będzie tym endgame, tylko ma to być czyste, w idealnym świecie, tak? Bo z tego po prostu, ja wiem, to, bo z tego będziemy... Poczekaj, ale słuchaj, ale my zaraz właśnie rzecz w tym, że ja bym bardzo chciała, żebyśmy przeszli z etosu do praktyki, okay. Dlatego że ja mam wrażenie, że my z tą praktyką mamy największy problem, ponieważ jest pewne nieporozumienie do tego, jakimi językami się posługujemy, czy jakie mamy jakby pojęcia i które są wspólne, a które nie. Bo, no przepraszam, ale wy jesteście najlepszym przykładem tego, jak doskonałą współpracę może podjąć dwóch artystów, bo umówmy się, że współpracujecie ze sobą od bardzo dawna, prawda? No, że o katedrze nie wspomnę, ale jednak ten język literacki i filmowy tutaj się doskonale połączył. No to w takim razie, co jest na waszym przykładzie warunkiem tej doskonałej współpracy kreatywnej, pisarsko-filmowej? Ja mam wrażenie, że to nie ma nic wspólnego z różnicą w rodzajach medium. To jest kwestia pewnej synchronizacji osobowości, sposobu myślenia o świecie i mówienia o nim. Czyli my jesteśmy obaj w dużym stopniu nerdami, na tym poziomie potrafimy porozumieć, bo nawet jeśli czymś nie zgadzamy, to tą naszą niezgodę potrafimy zanalizować do imentu w sposób bardzo racjonalny. I to jest rzadkie. No przyjaźnie jest rzadkie. Ale umówmy się, że istotą współpracy jakiejkolwiek, nie tylko między nami, ale ogólnie współpracy w grupach ludzkich, jest komunikacja. Jeżeli ta komunikacja w jakiś sposób funkcjonuje w obie strony, no to wtedy można osiągać rzeczy w inny sposób, prawdopodobnie nieosiągalne. My się akurat jesteśmy w stanie komunikować w miarę, wydaje mi się, rozsądnie. I to chyba jest klucz. Ale też świat nie składa się z samych etosów i z samych generalizacji, z samych tam idealnych światów. Ja nawet się troszeczkę tam wzdrygam, jak mówimy, że my tutaj na przykład, czyli kto konkretnie tutaj, nie? Czyli no bo są też ludzie w Polsce, którzy te zasady rozumieją, wiedzą, jak przepisywać literaturę na film, wiedzą, jak film przepisywać na literaturę. To są rzeczy, które mogą funkcjonować wspólnie, jeżeli komunikacja działa. Tomku, bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, dlatego że ja właśnie chciałam zapytać o to, jak ułatwić tę komunikację, dlatego że wracając do początku naszej rozmowy, czyli Into the Night, Kierunek Noc, na podstawie starości Axolotla, ale kiedy się wczytać w książkę, to umówmy się, to uniwersum, które tam jest, prawda, post-apo, duchów zaklętych w maszynach, sztucznej inteligencji, w samym serialu, no to jednak nie jest, umówmy się, główny przekaz. I teraz, czy tobie, Jacku, było trudno jako autorowi i twórcy przekształcić swoje dzieło i wyjąć z niego ową tę jedną ideę, dla której ten film został stworzony, i się na to zgodzić?
Powiem ci, dlaczego się o to pytam. Nie tylko o to, jak ten proces wygląda i czy to było trudne i, jakby, i jak ta zgoda była budowana, ale też na to, że i to jest bardzo ważne i co zawsze słychać w rozmowach autorów, autorek z filmowcami. Autorzy, czując i wiedząc, że powstaje osobne dzieło, które ma wartość artystyczną i gdzie ludzie są zaangażowani, jednak chce czuć, że ma czy jakąś kontrolę nad tym, co się z tym dzieje, czy w dalszym ciągu ma na to wpływ. I ja mam wrażenie, że bardzo trudno jest ustalić i wynegocjować to, do kiedy ten wpływ możemy mieć. Mam wrażenie, że akurat Into the Night jest bardzo specyficznym przykładem. Można sprawdzić na manowce, jeśli nie na nim budować. Dlaczego? Teorię adaptacji literatury. Nie, nie, ja chcę case. Nie, teorii, ja się nie nadaję do teorii. Ja proszę przykład. No, przede wszystkim to, że akurat na tej podstawie został zrealizowany serial, nie ma nic wspólnego ze specyficzną genezą samego tekstu, bo to tak naprawdę pranksyzystyki można powiedzieć, że idzie tam 10 czy 15 odmytych tekstów, których z różnych moich książek opowiadań próbowałeś wycisnąć z nich ekstrakt, który byłby jakoś tam adaptowalny, filmowalny. No akurat w tym przypadku zawarło, ale równie dobrze mógł być jakimś innym. Wtedy geneza tego tekstu byłaby inna, więc to nie jest akurat specyficzna cecha. Nie można się sugerować tym, że łatwiej adaptowalne do serialu czy filmu są teksty, które powstały w taki dziwny sposób, jakoś. Bo... Ja nie mówię, że łatwiej, ja mówię tylko, że we wszystkich informacjach jest napisane na podstawie książki, czytaj adaptacja, a umówmy się, to nie jest adaptacja. Natomiast granice pomiędzy adaptacją, inspiracją, przetworzeniem to są bardzo płynne, one tak naprawdę zależą trochę od tego, jak to ujmujesz w dokumentach prawnych. To jest tylko kwestia tego, czy jesteś w stanie to obronić, że muszą od ciebie zakupić te prawa, żeby zrealizować coś takiego, czy też nie. To jest jedna granica. Natomiast wpływ samego autora, to zależy na ile on się chce w to angażować. To jest trochę kwestia ambicji poszczególnych autorów. Też wydaje mi się, że ze względu na te różnice w mentalności, umiejętnościach, charakterze samym, lepiej jest, żeby autor literatury pięknej niespecjalnie się angażował bezpośrednio w proces. Powiedział autor literatury pięknej, który jest na planie swojego. Znaczy, ja wiem po prostu, jakie są w Polsce różnice w tym doświadczeniu, nastawieniu i umiejętnościach. I w większości przypadków, ogromnej większości przypadków, pisarze książek, powieści, literatury pięknej, nie są w stanie sobie pewnych trybów przestawić w głowie, żeby myśleć tak, żeby być w stanie... Świetnie, bardzo dobrze. Przepraszam, tylko powiem, że coś chcesz powiedzieć. Jakie to są tryby, które by należało przestawić sobie, żeby być, ale też, żeby było jasne, żeby filmowcy chcieli mieć i pragnęli mieć pisarzy i pisarki, na tych planach, bo ja mam wrażenie, że my, znaczy nie mam wrażenia, tylko ja po prostu gniotę w tym kierunku, że tu są jakieś magiczne tryby, które to trzymają, a moim zdaniem... Nie ma żadnej magii, tutaj strasznie upraszczamy, no strasznie to wszystko upraszczamy. No to... No ale powiedz mi, po co bym miał siedzieć na planie autor opowieści? Nie jestem autorką żadnej powieści, ale bym powiedziała dlatego, że jak tworzyłam sobie moją postać, z którą żyłam przez 3 lata, prawda, od rana do wieczora i non-stop ona bąblowała w mojej głowie, to mam wymyślone, jak ona wygląda, jak ona się porusza, co ona robi i chciałabym jakoś znaleźć odbicie tego. No to jest takie najbardziej banalne, okay. Oczywiście. No. Jednym słowem, chcę zobaczyć, czy świat, który jest tworzony, będzie się zgadzał z jakimś światem, który jest przeze mnie wymyślony, więc taki czy jest jakakolwiek kompatybilność. W bardzo wąskiej klasie, bardzo silnych franczyz, kiedy masz, nie wiem, Władcę Pierścieni, Tolkiena, nie wiem, Harry'ego Pottera, takie rzeczy, które mają już jako literackie twory bardzo ogromną bazę fanów. I ty, jakaś tam wierność w literaturze ma znaczenie dla końcowego produktu. Ale to nie chodzi, Jacek, o taką... To jest case też Sapkowskiego i Wiedźmina. Tak, ale tutaj to jest w ogóle też ciekawy case, bo w Wiedźminie w samej strukturze powieści jest wpisana wolność adaptacyjna. Bo w samej strukturze powieści, jeżeli pamiętamy 5 tom na przykład, no to nagle się dowiadujemy, że ta opowieść, którą się właśnie wysłuchaliśmy i przeczytaliśmy, to nie jest jedyna wersja tej opowieści. To nie jest jedyna wersja prawdy. To jest jedna z wielu wersji prawdy opowiedziana być może przez Jaskra, być może przez kogoś innego, przeczytana przez nas. Ale czy to była prawda?
Czy może ta historia została poprowadzona inaczej? Może to wszystko samej... ballady Jaskra. Być może to są Geralta, wszystko ballady Jaskra. Tam jest fantastyczny przykład, kiedy w jednym z otwarć jednego z rozdziałów Andrzej Sapkowski opisał wersję legendy, elficką wersję legendy i ludzką wersję legendy, które są kompletnie przeciwne. No bo kto inny jest zły w jednej wersji, kto inny jest dobry w każdej z tych wersji. One są absolutnie przeciwne. To są dwie wersje historii napisane przez dwie różne grupy ludzi. I która jest prawdziwa? Nie wiemy. Nie mamy zielonego pojęcia, bo nie przeżyliśmy tego. Wiemy tylko to, co przeczytaliśmy w powieści. Więc tam to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład, bo i to jest jedna z wielkich wartości tej historii, że ona w samej strukturze ma wpisaną wolność pewną adaptacyjną, plus jeszcze oczywiście sam Andrzej jest bardzo otwarty na adaptację właśnie, i przecież o to mi chodzi, gra nie jest książką, książka nie jest serialem, serial nie jest grą i to też jest fajne w tym wszystkim. Tak, ale poza taką wąską kategorią tych dzieł, to nie ma powodu, żeby autor oryginału był na planie, ponieważ pomiędzy nastąpił proces adaptacji, pisania scenariusza, kolejnych wersji scenariusza, sprawdzania ich z aktorami. Mm-hmm. I w końcu jego uwagi odnoszące się do tego, co on miał w głowie, jak to pisał, albo co faktycznie jest w książce, w większości przypadków byłyby tak naprawdę albo zbędne, albo szkodzące. Jacku, materiały. Ale ja nie miałam na myśli tego, że albo no naprawdę nie miałam na myśli tego, że chcę sprowadzić autora, autorkę do roli Cerbera na planie, który ma pilnować. Ja tak nie napisałem i w ogóle to ten dom miał czerwony dach, a nie zielony, nie? Nie, w ogóle ja wręcz jestem przekonana, że dla większości autorów to byłaby wielka przyjemność zobaczyć, jak z dzieła tworzy się coś nowego i jak je można rozwinąć. Okay, no może odwiedzić plan, ale uwierz mi, siedzenie tam dzień po dniu, miesiącami to jest najnudniejsza rzecz na świecie. Powiedziałeś z własnego doświadczenia, siedząc na planie. Nie, ale to trzeba powiedzieć, bo jest taka mityczne przekonanie, że ponieważ filmy, które my wszyscy oglądamy, seriale, które wszyscy oglądamy, to jest pewna esencja. To jest często w tym półtoregodzinnym filmie na przykład, no to są skompresowane miesiące, czasem setki dni zdjęciowych pracy. Oczywiście. W czasie której kręci się jedną stronę scenariusza, dwie strony, trzy, pięć. Gdzie wielokrotnie kręci się te same sceny, wielokrotnie się kręci te same sytuacje. I nie jest to proces ani magiczny tak bardzo, ani nie jest... To nie jest jakiś taki świat fantazy, który jest niesłychanie barwny do oglądania. To trochę tak jak oglądamy, nie wiem, most, ale budowanie mostu. No, to jest długi proces, który jest zaangażowany w mieszanie betonu i wsadzanie kabli tam wzmacniających, rozmaitych, stalowych. Ktoś to wszystko musi wyprodukować, ktoś to wszystko musi zrobić. To jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie też logistyczne, ogromne przedsięwzięcie takie produkcyjno, nie wiem, nawet przemysłowe, bym powiedział, które niewiele ma wspólnego. Oczywiście mamy tam element kreacji, który jest istotny, ale on jest tylko tam już wtedy drobnym procentem tego, co się tak naprawdę dzieje na planie zdjęciowym. Więc dla pisarza, który jest przyzwyczajony do jakby czystej kreacji, no to jest to oczywiste, że plan zdjęciowy to jest jedno z najbardziej nudnych miejsc, na których można być. To mi się też tak wydawało? Tak, bez wątpienia. Znaczy, ono się staje radykalnie mniej nudne, jeśli jesteś to bardzo aktywnie zaangażowany, jeżeli od ciebie coś zależy, jeżeli podejmujesz decyzję na miejscu i tak dalej. Ale to nie jest wola pisarza, tak jak ty ją opisałaś. Ja bym bardzo chętnie tę rolę pisarza inaczej widziała. Są twórcy, są pisarze, są scenarzyści, showrunnerzy i tak dalej, którzy czasem dotykają wielu etapów tej pracy, prawda? Czyli w przypadku Kierunku Noc, no to bardziej zaangażowany kreatywnie nawet niż my obaj jest showrunner, czyli Jason George, który tam jest rzeczywiście codziennie pilnuje, żeby konkretne rzeczy zostały dowiezione na tym planie zdjęciowym. Które też wcześniej często ten showrunner czy napisał, czy doglądał pisania, no bo czasem są to całe zespoły przecież pisarskie, które nad tym pracują. I są tacy twórcy, którzy bardzo mocno odbijają swoją jakby pieczęć taką twórczą na produkcjach filmowych, ale nawet oni są bardzo mocno ograniczeni. Nawet oni muszą jednak odpowiadać wymogom, takim przemysłowym wymogom planu filmowego. I to jest inna praca troszeczkę, to jest troszeczkę Oczywiście, to jest cały profesjonalny biznes. Zresztą
Pamiętam, bo od początku przecież śledząc jakby karierę twórczości Andrzeja Sapkowskiego, którą, umówmy się, książki były dostępne, przetłumaczone na wiele języków, zanim była gra, zanim w ogóle ktokolwiek zaczął marzyć o serialu, za którym, o który walczyłeś, Tomku, nie wiem, 10 lat? No, to co, wtedy był to jeszcze film i tak dalej, to było dużo etapów, ale dość długo, tak, 10 lat mniej więcej. A mogę się zapytać, dlaczego twoim zdaniem akurat teraz? To chodzi o bohatera, czy to chodzi o to, że... Znaczy nie mam na myśli takich względów biznesowych, nie wiem, że fantasy się świetnie sprzedaje, bo mieliśmy... Ale tego się nie da wyciąć z równania. To nie, znaczy, to, nie chodzi mi, to jest trochę tak jak z tym, co mówił Jacek wcześniej, że to, że powstał kierunek Noc, to też po części jest przypadek, no bo akurat w dobrym momencie, w dobrej sytuacji ten kierunek Noc zaniosłem do ludzi, którym się ten scenariusz podobał, tydzień później być może się by nie podobał. Tak, to jest, ta luka to całkowicie, znaczy to jest do pewnego stopnia przewidywalne i do pewnego stopnia można tak opracować pomysł, tak opracować pakiet, który się prezentuje, żeby ten pakiet było łatwiej, łatwiej sprzedać, łatwiej też przerobić później na serial. Ale to jest, przypadek ma ogromne znaczenie w tym wszystkim i jakby sytuacja, duch czasu, milion rozmaitych drobnych czynników, które na to wpływają, bo my przecież z Jackiem rozwijamy rozmaite pomysły, kilka innych historii mamy na stole od wielu lat i akurat trafiło na to, za rok czy za dwa lata może trafi na coś innego i to... Jakby sprowadzanie tego do pewnych takich żelaznych zasad wydaje mi się, że też nie jest dobrą strategią. Nie, to ja absolutnie nie chcę sprowadzać tego do żelaznych zasad, raczej chciałam podkreślić właśnie to, że potrzebna jest, może się dość wydawać oczywiste, wytrwałość i jakaś taka umiejętność dopasowania tego pomysłu, który się ma i jest się przekonanym do tego, że on jest dobry, do tych właśnie momentów, które się pojawiają, do tych okien transferowych. Ale nie traktujmy tego aż tak bardzo egzotycznie, bo tak samo jest, jak się rozkręca firmę na przykład. Tak samo, jak się wprowadza nowy produkt w jakiejś tam serii produktów. No to jest dokładnie ten sam proces. Jest jakiś pomysł, ktoś gdzieś pomyślał, że a może by fajnie byłoby zrobić to i tamto, ale tych pomysłów jest... Nie wszystkie pomysły, na które się wpada, zostają zrealizowane. Bo... opozycji, która często wychodzi w rozmowach między nami, jest opozycja pomiędzy pracą aktywną, pewną sterowną i reaktywną, odpowiadając na to, co się dzieje w zewnętrznym. Autor, klasyczny autor literatury pięknej, siada sobie nad swoim jednym pomysłem, ponieważ on ma taką obsesję w głowie i musi się nad tym skupić i on przez dwa lata w tym żyje i nic go nie obchodzi, co się dzieje na zewnątrz. I na końcu mamy książkę. A w przypadku człowieka, który jest zależny od zewnętrznego finansowania, całych zespołów ludzi, decyzji zewnętrznych i tak dalej, musi czekać na dobry zbieg okoliczności z zewnątrz, żeby zaskoczył pomysł. Ponieważ prawo statystyki jest takie, jakie jest, więc im więcej masz tych pomysłów gotowych, przygotowanych pakietów, scenariuszy, treatmentu i tak dalej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w danym przedziale czasowym któryś z nich akurat zaskoczy. Wobec tego dochodzimy do momentu, w którym ty zasadniczo nie jesteś twórcą w rozumieniu literatury pięknej, tylko jesteś czymś w rodzaju obstawiacza pól na ruletce. I zobaczymy, na które pole, na którym pole zatrzyma się kurs. A trochę też handlowca. Czyli nie, też, to oczywiście, no, ten aspekt handlowy, to właśnie o tym też chciałam powiedzieć, że, bo wiecie, jakby pamiętajmy proszę, że jakby my programując Word to Picture i mając na celu na celu jakieś zbliżenie czy ułatwienie właśnie komunikacji pomiędzy branżami wydawniczą i filmową i też pomiędzy tym, żeby ułatwić transfer pisarzom, pisarkom do scenopisarstwa, żeby pokazać, jak te światy wyglądają. Naprawdę już dziękujemy Państwu, już nie zrobimy trzeciej edycji. Nie zaprosimy. Odróżnimy się rzeczy. Kontakt pomiędzy branżami oraz próby zmieniania już wykształconych, przyzwyczajonych tego typu funkcjonowania i tworzenia pisarzy jako autorów literatury pięknej, scenarzystów. Moim zdaniem, to mówię z doświadczenia kontaktu z polskimi autorami, w 90% przypadków to jest syzyfowy wysiłek, on nie ma sensu.
Tak, ale większość autorów nie chce tego też robić. Wiesz? Pytanie tylko, czy ci, którzy by chcieli to robić, to mogą się tego nauczyć. To tylko o to chodzi, wiesz. Poza tym niektórzy faktycznie mają ciekawe pomysły, tudzież mają też inne pomysły. No. Natomiast to jest raczej wyjątek. Większość twórców literatury pięknej w Polsce tak pyta się o te różnice. Myśli, pisze, funkcjonuje w świecie, w kulturze w sposób, który tak naprawdę uniemożliwia im wejście w sztukę scenopisarstwa rozumianego po hollywoodzku. Czyli podać najpierwsze przykłady. Zmiana myślenia o języku, gdzie język jest totalnie niepotrzebny, jako coś, na czym się skupiasz, cyzelujesz, czego piękna ma znaczenie. To jest czystą funkcjonalny trud przenoszenia treści. Druga rzecz, całkowite porzucenie życia wewnętrznego postaci, czyli opisujesz wyłącznie to, co się dzieje na zewnątrz, co postać robi, mówi, jak się zachowuje. Nie możesz myśleć o tym, że jakakolwiek część informacji zostanie przekazana przez to, co sobie postać myśli, czuje albo jaka jest. To jest strasznie trudne do przeskoczenia. Większość pisarzy, którzy przechodzą z literatury pięknej, funkcjonuje w stylu, aha, ponieważ ta postać miała takie, a nie inne życie, albo to sobie myślała, albo budziła się z czymś takim w głowie i tak dalej. Myślenie tylko i wyłącznie o tym, co widać na ekranie, jest dla nich bardzo trudne. Trzecia rzecz to są ciągi przyczynowo-skutkowe. Czyli przekazywanie historii wyłącznie przez to, jak sobie układasz sekwencje zdarzeń widziane na ekranie w głowie. To jest okropnie trudne w momencie, kiedy sobie możesz jednym zdaniem albo metaforą stworzyć przed czytelnikiem obraz, znaczenie, ramę znaczeniową na 5 lat życia bohatera. I do tego jesteś przyzwyczajony i tak funkcjonujesz. A nagle myślenie tylko i wyłącznie o tym, że żeby przekazać dany sens, to muszę skonstruować 5 scen, które następują po sobie po kolei i w tych scenach będzie widać, jak to dokładnie to się robi, ten bohater tak wygląda i tak dalej, bo tylko wtedy pewna metafora, uczucia albo relacja się wyświetli. To jest strasznie trudne. Ale to nie jest po pierwsze niemożliwe, już Tomku ci oddaję głos, po pierwsze to nie jest niemożliwe, a poza tym to ja nie mówię o przeszłości, tylko ja mówię o przyszłości, bo pamiętaj, że my tu komunikujemy się również do przyszłych autorów i autorek i do ludzi, którzy chcieliby tworzyć i mieć możliwość, aby ich twórczość mogła objawiać się w formie książkowej, gier czy filmowej, ale to znaczy, że oni muszą się gdzieś nauczyć tego, jak to prezentować, w jaki sposób formułować się komunikat. To nie jest rola autorów, to jest rola agentów, redaktorów. Oni powinni być tymi wydawców. No tak, tak, no to dlatego spotykamy się tu również jako wydawcy, żeby się tego języka nauczyć, ale to też jest jakby zastanowienie się, co jest istotą danego twórcy, bo bardzo często bywa też tak, że ci pisarze, którzy by chcieli, żeby tak było, żeby, nie wiem, żeby ich żeby mogli mieć większą kontrolę nad tym, co się będzie działo później z ich tekstem, czy by chcieli nauczyć się tłumaczyć te swoje teksty na język filmowy, oni w którymś momencie, znaczy pewnej rzeczy często nie rozumieją, że w którymś momencie przestaną być pisarzami. Czyli w którymś momencie gdzieś tam oddzielą się od tego wszystkiego. Nie da się całkowicie pozostać tą samą osobą, wchodząc w zupełnie inne tryby działania. Zresztą Jacek o tym często pisał. To próbuję wysłowić teraz. To jest przejście tak naprawdę w jedną stronę. Znaczy zmienia sobie mózg, zmienia sobie sposób myślenia, albo pracy wyobraźni i tak dalej. Ale Jacek, ty jesteś, przepraszam cię bardzo, masz na swoim koncie pracę nad bardzo wieloma scenariuszami, pitchami, projektami i one w większości nie opierają się na twoich książkach, czy nawet na zalążkach twoich książek. To jest jednak płynne, to nie jest tak, że... Ale Jacek jest już inną osobą niż był 20 lat temu. Ojejku, Tomek, no to wszyscy jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy 20 lat temu. Być to jest może pewna, to jest ewolucja. Ale to jest pewna decyzja, to nawet nie wiem, czy to jest ewolucja, czy jak to określić dokładnie, bo znowu decyzja, wpadamy w tą pułapkę, że słowa jako takie są ograniczone, więc trudno to opisać precyzyjnie. Ale to jest po prostu inny proces myślowy, inne nastawienie na to, co się chce robić w życiu. I bardzo często jest tak, że wyobrażenie o pracy filmowej jest inne od prawdy o pracy filmowej. I często jest ta praca filmowa jest po prostu trochę mniej magiczna. Ona dalej jest ciekawa, to żeby było jasne, ja bardzo lubię robić, ale to nie jest to samo, co czasem ludzie na początku ścieżki sobie wyobrażają, że tak to właśnie wygląda. Dobrze jest tą decyzję podejmować, mając trochę wiedzy na ten temat i wiedząc, na co się człowiek pisze, może się okazać, że się tylko unieszczęśliwi, decydując na taką zwiększoną kontrolę, czy starając się być, nie wiem, bardziej efektywnym filmowcem. Ja wam
Znaczy, po pierwsze, to chciałam powiedzieć, że to, dokładnie to samo dotyczy branży wydawniczej, czy w ogóle pisania książek, że to jest ciężka, żmudna praca i budowanie, no ale oczywiście wszyscy kochamy to, co robimy i są powody, dla których to robimy. A i tutaj w branży wydawniczej też są przypadki, też są sytuacje i bardzo głośne przypadki wielkich karier, które o włos były od tego, żeby te kariery pisarskie nie powstały. Tutaj najsłynniejszym przypadkiem jest Harry Potter przecież, który został odrzucony przez ileś tam wydawnictw, zanim któreś wydawnictwo pomyślało sobie, a w sumie zaryzykujemy. Zresztą nie tylko legenda miejska głosi, ale... że to dzieci wydawcy przeczytały książkę rzucaną w kąt i tak się zafascynowały, że przyleciały do ojca i kazały wydać. Tak, więc w branży wydawniczej jest dokładnie tak samo i gdzieś tam na poziomie takim inżynierskim, jeżeli już mówimy o wydawcach, o drukowaniu książek i tak dalej, no to jest pewne przełożenie na rynek filmowy, bo to też jest proces w dużej mierze przemysłowy, prawda? Musimy to zmarketingować, musimy to pokazać jak największej ilości ludzi, żeby ci ludzie to potem kupili, ale czy dobrym pisarzem, to znowu jest wielkie takie pytanie, na które można odpowiedzieć rozmaicie, ale czy dobrym pisarzem jest ten, który myśli od razu o tym, jak tą książkę sprzedać, czy jednak ten, który chce coś powiedzieć z siebie? Jacek by powiedział, że to drugie zapewne. No, ja bym jeszcze trzecie wyżej, czyli zadałbym sobie pytanie, jaka jest teraz dominująca hierarchia wartości? Czy to jest nadal hierarchia wartości wzięta z tradycji literatury pięknej, gdy będziemy mówili o wieszczach, o tych, którzy szanują jakieś wyższe idee, piszą, nie wiedzą dlaczego, że piszą, ale wychodzi z nich czysty artyzm. Art rolą innych wydawców, agentów, redaktorów jest przekładanie tego na inne media, a literat nie powinien się w ogóle tego tykać. Ale jeżeli jesteśmy już po drugiej stronie mostu i żyjemy w hierarchiach kultury audiowizualnej, no to wtedy dobrym pisarzem jest ten, który na samym początku już ma sformatowany umysł pod narrację audiowizualne i w momencie pisania pierwszego zdania czy treatmentu powieści od razu myśli, ok, tego nie da się sfilmować, albo to będzie nieatrakcyjne w postaci filmu czy serialu, wobec tego nie napisze. Nie? I to jest ten drugi tryb, do którego wchodzimy. Oczywiście pytanie jest otwarte, którą hierarchię wartości wolelibyśmy? Czyli każda jednostka, ty ludzie, którzy nas słuchają, oglądają, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, do której kultury chce przynależeć, jak się identyfikuje, jakie wartości są dla niej ważniejsze. Pochodną tego jest także jakby ustawienie instytucjonalne kontaktów między branżami, czyli która branża jest podległa której. Ale tak naprawdę... No twoim zdaniem, która której? W skali makro decyduje o tym ekonomia. I widzimy już, że literatura jest jakimś bardzo małym, drobnym odpryskiem ogromnego biznesu kultury audiowizualnej. I tak to jest ustawione na świecie i tak zaczyna być ustawione w Polsce. No ja właśnie o tym chciałam porozmawiać, dlatego że kiedy patrzy się na roczne statystyki przychodów z różnych dziedzin gospodarki, ten przemysł kreatywny, jak to jest szeroko nazywane, generuje coraz większe zyski razem z usługami w porównaniu do innych dziedzin. I teraz jest tak, że szczególnie w Polsce, gdzie my mamy, umówmy się, jednak bardzo niski poziom czytelnictwa i ludzie, no ten raport Biblioteki Narodowej co roku jest bardzo trudną lekturą. Na początku bardzo dużo wśród wydawców była radość z tego, że stacje telewizyjne, duzi nadawcy, producenci, filmowcy sięgają po książki jako źródła inspiracji. Mamy wspaniałe adaptacje, chociażby jak te, o których my tutaj rozmawiamy. Ale czy to się rzeczywiście ma szansę przełożyć na zainteresowanie książkami i czytelnictwem i ostatecznie na wzrost na wzrost zainteresowania pismem? Znaczy ja oczywiście to już wiem, jaka będzie odpowiedź, ale tak nie mogłam sobie nie zapytać. W skali poszczególnych tytułów oczywiście każdorazowa ekranizacja podnosi sprzedaż danego tytułu. Ale jeżeli patrzysz na ten proces wielkoskalowo, rok po roku cała kultura, takie poddanie literatury, kulturze audiowizualnej stopniowo czyni ją zbędną. Po co mam czytać powieść, która jest serialem na papierze, jak mogę obejrzeć ten serial?
No i teraz moje pytanie wobec tego jest, czy to znaczy, że wracając do mojego pierwszego pytania, czy mamy jeszcze tę różnicę pomiędzy filmowcem a pisarzem, a czy jesteśmy już tymi, no w przypadku pisarzy, kreatorami kontentu, ja przepraszam za ten język, ale no niestety takie mamy ograniczenia w tym żargonie i tak naprawdę dostarczamy tylko materiału, który okej, dla jakiejś tam grupy niszowej możemy wydać w postaci książkowej opracowanej przez redaktora, przez wydawnictwo w sposób, który jest zagwarantowany doświadczeniem i prestiżem danego wydawcy, ale tak naprawdę dostarczamy materiału, który zostanie potem przekształcony przez kulturę masową w postaci filmu, serialu. I ja nie mówię, że w tym jest coś złego, nie, tylko chodzi mi o to, czy ostatecznie to nie jest jakby, bo my tu rozważaliśmy różne w tym romantyczne wizje pisarstwa i kontaktu z duchem i twórczości, ale czy to nie jest jedyna droga? No, przepraszam, to jest filozoficzne właściwie pytanie. Tak teraz to wygląda. No więc może proszę tak naprawdę, żebyście się ze mną nie zgodzili, bo chciałabym mieć jakąś nadzieję. Ja się trochę nie zgadzałem, teraz powiem Tomka. Nie, ale z czym się tu nie zgadzać? Znaczy to jest trochę tak, że cała kultura... Nie wiem, jak to... Znaczy my powoli odchodzimy od kultury pisma. To zresztą Jacek opisywał w swojej książce po piśmie. I trudno się z tym nie zgodzić. To jest pewien efekt ewolucji, pewien efekt też pojawienia się możliwości technicznych, bo pismo wcale nie jest naturalnym sposobem przyjmowania informacji przez człowieka. To jest pewien interfejs, który istniał z powodu ograniczeń technologicznych, czyli były ograniczenia technologiczne, które umożliwiały tylko w ten sposób na przekazywanie informacji innym ludziom, przekazywanie przeżyć innym ludziom. Te ograniczenia techniczne powoli znikają. Powoli są możliwe inne sposoby przekazywania tych samych treści, które są dużo łatwiejsze dla mózgu ludzkiego, bo my nie jesteśmy ewolucyjnie przygotowani do czytania. No po prostu nie. Dziecko, którego się nie nauczy czytać, ono nie będzie czytać. Ale świetnie będzie opowiadać. Będzie opowiadać, będzie odbierać obrazy, będzie odbierać emocje, ale nie będzie czytać tych dziwnych szlaczków, które zostały wymyślone tysiące lat temu, żeby pomagać w buchalterii tak naprawdę, no bo to się od tego zaczęło. Więc to nie jest tak, że pismo zginie całkowicie, ale stanie się pewnym narzędziem, pewnym etapem pośrednim do generowania innych mediów. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie książek, no bo teraz mamy też sytuację w samym już świecie filmu i serialu, że powoli widać pewną erozję przeżycia kinowego. I to przeżycie kinowe powoli odchodzi w przeszłość. Ono dalej będzie, pewnie się zmieni, pewnie się zmutuje, dalej będziemy chcieli obejrzeć film w towarzystwie, ale to nie będzie tak masowa rozrywka, jak była, nie wiem, 20 lat temu czy 30 lat temu. To też się zmieni, bo teraz w mieszkaniach możemy mieć podobną jakość i w podobny sposób odbierać te twory wizualne, czy to są seriale, filmy, krótkie filmy, czy to są filmiki na TikToku, czy cokolwiek jeszcze innego. Teraz jest największe napięcie i to trochę widać, jak słuchamy wywiadów nie z twórcami, ale z dyrektorami Netflixa, wielkich studiów hollywoodzkich, największe napięcie jest pomiędzy kulturą przeżywania pasywnego i przeżywania aktywnego. Czyli odbierania treści filmowych, serialowych i na przykład gier komputerowych. Nie? I tutaj jest przeciąganie liny. Tak, tu jest przeciąganie liny. Ale to są też dwa rodzaje odbierania kultury, które są diametralnie różne. Czyli, bo w pewnym sensie film i serial to jest coś podobnego do czytania, bo ktoś nam daje pewną wizję historii, my ją tylko odbieramy. I to też nie zginie, bo ludzie chcą czasem dostać historię, pewną historię usłyszeć, zobaczyć i przeżyć w ten sposób. A drugi rodzaj rozrywki to jest ta rozrywka, w której, czy tam rozrywki, czy kultury, to jest ta kultura, w której my uczestniczymy, która dla mnie jest trochę bliższa w ogóle, nie wiem, i tutaj jest to dość ekstremalne porównanie, ale to jest bardziej bliskie przeżyciu sportowemu. Miałam użyć tego porównania. I gdzieś tam wydaje mi się, że w ogóle gry, nawet gry narracyjne, one są bliższe przeżyciu sportowemu i temu, że my możemy zagrać z kimś, zagrać w grę i wpływać na to, jak to się odbywa, niż przeżyciu literackiemu, gdzie jesteśmy tylko i wyłącznie odbiorcą czyjejś wizji, czyjegoś widzenia świata. Tu jest z tym powiązana jeszcze druga różnica, bo w klasycznych, pasywnych strukturach narracyjnych, czy one są literackie, czy audiowizualne,
ty zawsze masz możliwość albo wejścia w literaturze w cudzą głowę, albo projektowania tego, co się dzieje w cudzych głowach. Czyli jak oglądasz w serialu postaci, to ty się próbujesz utożsamiać, wżywać w nie, a co sobie ta postać myśli i tak dalej. Gra w coraz większym stopniu, oczywiście są jakieś wyjątki, które są bardzo podobne do filmów, ale to ty bezpośrednio jako działający jesteś tą agendą i to twoja głowa, twoje bezpośrednie przeżycia są najważniejsze. Czyli nawet jeśli się z kimś próbujesz tam utożsamiać, kogoś śledzić, to na zasadzie drugoplanowej postaci, przechodnia na ulicy. Mm-hmm. Ale to ty jesteś ty sam, no tak. Jesteś tym obiektem przeżywanym. Nie? Więc to jest ta podstawowa różnica i tutaj jest ciekawa jakby korelacja z płcią. Czyli jak duży jest przechył na stronę kobiet w pasywnych sposobach odbierania narracji, czy to audiowizualnej, czy literackiej, bo w literaturze pięknej to wiadomo, że kobiety dominują jako czytelnicy od dawna, ale to samo wychodzi teraz w statystykach oglądania seriali. I tak samo, jeśli patrzymy, kto decyduje o tym, na jakie filmy chodzi się do kina. Oczywiście są wyjątki jakieś gatunkowe, ale... To też jest generalizacja, ale widać pewnie statystyczne to. W wielkich liczbach tak to wychodzi. Nie? Natomiast gry ciągle są domeną graczy męskich. Już tak sobie zrobiłam 3 notatki w głowie i mam nadzieję, że żadnej nie zapomnę, to wezmę od ostatnich. Pierwsze z tego, co wiem, to liczba graczek jest coraz większa i jest bardzo dużo kobiet, które grają. Natomiast była tak myślę, niska baza, że nawet jak będziecie rosło 100% z roku do roku, to i tak nie, kobiety będą mniejszości. Nie, ale w dalszym, ale teraz to już nie jest promil czy nawet procent, to już są, nie, to jest 20-30, tak. Tak. A i rośnie, ale to też dlatego rośnie, ponieważ producenci gier rozpoznali kobiety jako odbiorców, wobec tego gry są teraz po prostu pisane pod kobiety, więc to nie jest kwestia tego, że one nie grały, tylko dlatego, że nie było dla nich produktu. Ja tego nie wiem, ja mówię ci, jakie są liczby. Natomiast jakby to, co powiedzieliście wcześniej, no to tak naprawdę jest wtórne do ogólnej jakby aktywności, że w ogóle kobiety mają większy udział w kulturze i zawsze są w większym stopniu użytkownikami kultury, jakkolwiek zdefiniowany, czy to będziemy mieć, nie wiem, muzykę, czy będziemy mieć kino, czy będziemy mieć książki. A teraz moja pierwsza myśl to jest taka, że ja się kategorycznie nie zgadzam z tym, że w przypadku czytania książek, i to nie dlatego, że ja jestem dinozaurem kultury pisma, tylko dlatego, że w takim modelu nie ma w ogóle przyzwolenia na to, że twoje czytanie, czy twoje przeczytanie książki, nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest dyskusja filozoficzna, ale że twoje przeczytanie książki jest tak naprawdę jednostkowym i bardzo indywidualnym, silnym przeżyciem. Bo to nie jest prawda, że czytając książkę mamy jedynie odbiór tego, co jest napisane. Nieprawda. Możesz przeczytać książkę, ale właśnie nie, bo powiedziałeś coś takiego, że czytamy tylko to, co jest nam, prawda, przedstawione i nie jesteśmy w żaden sposób aktywni. Ależ jesteśmy. Jak ja czytałam Grę o Trona, czytałam ją zanim jeszcze ktokolwiek w Polsce to tłumaczył i tak dalej, to ja miałam jednego bohatera, który mnie interesował i to był Tyrion Lannister i ja po prostu czytałam tam, okej, dobra, nie, no, ale masz tak oczywiście wolność interpretacyjną, to jak każdy. Ale przede wszystkim mam też wolność przeżycia, bo ja rozumiem, że ta różnica, o której wy mówicie, bierze się w tym, że chodzi o siłę przeżycia i przeżywania. Stąd te różne pomysły, żeby na przykład, nie wiem, w kinach były jakieś, były możliwe doświadczenia zapachowe, to były te wszystkie filmy 3D i tak dalej, tak? Że to chodzi, czy mamy rzeczywistość wirtualną, w którą chcemy wkroczyć, tak? I że potrzebujemy coraz silniejszego bodźca, bo to może o to chodzi, że my po prostu potrzebujemy coraz silniejszego bodźca i dlatego ta kultura tworzy nam takie miejsca, które nam te bodźce dostarczą. Nie, mam wrażenie, że Tomka porównanie do sportu tutaj było kluczowe. Czyli też istotowo innym doświadczeniem uczestnictwo jako ktoś, kto rzeczywiście wykonuje te wszystkie czynności i poczuwa się do konkurencji z innymi uczestnikami aktywności sportowej, do aktywności kontemplatora sztuki i kultury, nawet jeżeli jest bardzo daleko posunięty wolności interpretacyjnej. Tak, to są dwa różne doświadczenia. Ale to ja to mogę odwrócić i powiedzieć, no są sporty indywidualne i są sporty grupowe. Są sporty jak, nie wiem, biegi długodystansowe, gdzie biegnę w swojej głowie. Jest grami zespołowymi.
Dobrze, ale to wróćmy może z metafory sportowej w takim razie na chwilę na ziemię, bo ja po prostu mam wielką nadzieję, że my jednak trochę z tymi książkami jeszcze pobędziemy. I mam takie kilka takich pytań czysto technicznych. Do Tomka. Tomku, czy plany zagraniczne, filmowe, serialowe związane z dużymi budżetami i z dużymi studiami różnią się od planów polskich? Tak, ale nie różnią się co do istoty, bo to jest tylko kwestia różnicy budżetu, skali, pewnego... Ale czy są tam jakieś elementy, które byś chętnie do nas zaszczepił? Przepraszam, że robię to nas, tam to rozróżnienie, ale to chodzi o to, żeby jakieś fajne, dobre doświadczenie przenieść. To się dzieje, w sensie, to jakby istotowo się nie różni, tylko to jest pewna pochodna większej dojrzałości rynku chociażby. No, tutaj, na czym to polega? Na tym to polega, że my też wielu rzeczy się ciągle uczymy też, bo ten rynek jest mniejszy, więc pewnych rzeczy, pewnych filmów się w Polsce nie robi. Pewnych wyzwań związanych z planem filmowym, no z nimi się w Polsce nie spotykamy, ponieważ skala tych filmów czy skala tych przedsięwzięć jest o wiele mniejsza. Ale istotowo to nie różni się aż tak bardzo. To są wciąż podobne struktury i podobni ludzie się tym zajmują. I pewnie za granicą też, jeżeli wejdziemy na plan filmu jakiegoś tam niezależnie finansowanego, niezależnego, małego i tak dalej, no to on też będzie się różnił na poziomie rozwiązań szczegółowych od gigantycznej superprodukcji za 200 milionów dolarów, ale istotowo to jest ciągle to samo, więc nie wiem, mi się ciężko odpowiada na takie pytanie, bo to się oczekuje, że się pada jedno, dwa proste... Wiadomo, że nie ma rozwiązań, tylko raczej czy są jakieś, nie wiem, przyzwyczajenia, procesy, sposób patrzenia, które... Jest większa dojrzałość rynku, więc jest więcej doświadczonych ludzi, którzy wchodzą w ten rynek, no, w bardziej uporządkowany rynek, więc... Często już od 18 roku życia, od w ogóle wejścia w życie zawodowe, oni są już od samego początku trenowani w pewnym sposobie pracy, w pewnym sposobie robienia produkcji. Więc to ta wiedza, taka skumulowana wiedza związana z jakąś tam branżą, jest, no, łatwiej przechodzi jakby w dół drabiny. Większa jest ta ilość ludzi, które tą wiedzę jest w stanie przyjąć w bardziej uporządkowany sposób, w bardziej taki sposób skuteczny, wydaje mi się. A u nas to jest ciągle trochę to tak, jakbyśmy przechodzili, nie wiem, z małej manufaktury do wielkiej fabryki z taśmą produkcyjną, gdzie w tej małej manufakturze też da się zrobić to samo, tylko wolniej. Czasem te procesy, które są tam zrobione, są dużo bardziej takie nieefektywne, bardziej brudne, ale czasem też coś z tego ciekawego się rodzi. Bo z kolei w wielkiej fabryce nie zawsze da się przestawić linię produkcyjną z dnia na dzień, żeby zrobić, nie wiem, inny produkt czy coś innego, bo wtedy trzeba wytrenować wszystkich ludzi na linii produkcyjnej i kupić nowe maszyny i wszystko to przestawić. No a w małej manufakturze da się to zrobić prościej, szybciej, no, łatwiej, ale to są takie trochę techniczne różnice, no, tak naprawdę. Znaczy to jest takie sformatowanie, które tak naprawdę pomaga w procesie kreatywnym, czy też raczej go ogranicza? Że ta, wiesz, wyższa profesjonalizacja W procesie kreatywnym, którego celem jest zrobienie filmu, serialu, oczywiście, że pomaga, bo po prostu jest większa pula talentu. Tak się to nazywa. Jest po prostu więcej ludzi, którzy się na tym znają. Więcej ludzi wie, co się łatwo przepisuje na ekran, co się na ekran trudno przepisuje. I są to ludzie już wytrenowani w tym od bardzo, bardzo młodych lat. Więc jasne jest, że jeżeli wchodzi w ten system ktoś, kto ma długą karierę, nie wiem, pisarską, ktoś, kto pisał, nie wiem, od 30 lat czy 40, i nagle ma się nauczyć tych wszystkich mechanizmów, no to będzie to dla tej osoby bardzo trudne po prostu, no bo to jest... No, wiedza, trening, ci ludzie często uczą się na poziomie pierwszych paru lat bycia jakimś asystentem gdzieś z boku produkcji, uczą się więcej niż u nas niektórzy filmowcy się uczą przez całe życie, no bo po prostu tam ten mechanizm jest tak skonstruowany. A czy łatwiej się pracuje, trochę takie podchwytliwe pytanie, wybaczcie, bo myślę, że wiem, jaka będzie wasza odpowiedź, ale pozwolę sobie zadać.
Łatwiej się pracuje na pomyśle oryginalnym czy na adaptacji? Znaczy, dla mnie zdecydowanie na adaptacji. Znaczy, ja w ogóle lubię adaptację i lubię, jak ktoś wykona całą ciężką robotę wcześniej. No bo mówimy dużo o samej produkcji, tak? Mówimy dużo o samej organizacji produkcji i o samym jakby przeprowadzeniu projektu dalej. I to jest tak duża praca, że czasem jest fajnie, jak ktoś wykona tą część pracy kreatywną, ten zalążek, to ziarno już się dostaje dopracowane w jakiś tam sposób. Wiadomo, że to ziarno się potem szlifuje, to jest jak diament, nie? Wykopuje się ten diament, trzeba go szlifować, żeby go potem wsadzić w pierścień, ale im lepszy ten diament, im większy, im więcej da się z niego zaszlifować, tym lepiej, więc ja wolę na przykład adaptować. To jest kontrargument w materiale pochodzącym z innego medium. Zawsze są jakieś ciemne miejsca, blind spoty, rzeczy, których nie da się... Tak, bo może się okazać, że w tym diamencie jest skaza, nie? Tak, nic z tego nie zrobimy. Tworzysz od zera oryginalny materiał specjalnie pod to medium, to on jest od razu sformatowany tak, żeby wypełniać wszystkie specyficzne miejsca, atrakcyjności, atuty tego medium. Tak, ale tutaj jest różnica między nami, że ja na przykład nie czuję się na siłach, żeby coś sobie od zera wymyślić, bo nigdy chyba ja konkretnie, ja jako twórca nie miałem takiej potrzeby po prostu. Ja się karmiłem rzeczami z zewnątrz zawsze, więc zawsze wydawało mi się, że wydaje mi się ta ścieżka trochę ciekawsza, ale jestem przekonany, że są twórcy, którzy woleliby wystartować to od zera i gdzieś tam coś, co ich męczy w głowie od bardzo, bardzo dawna przeleć na ekran czy w jakiejś innej formie, która pozwoli to tą myślą zarazić dziesiątki, setki czy miliony ludzi. Bo wiesz, to jak zwykle to jest takie nie bardzo podstępne, umówmy się, ale tak naprawdę ja cały czas dążę do tego, żeby pokazać zaprzyjaźnionym filmowcom, że bardzo dobrze się z pisarzami i pisarkami pracuje właśnie w takim modelu współpracy. I jeżeli są przygotowani do komunikacji, to tak. No, ale taki nie wszyscy jest nasz cel, żebyśmy się przygotowali. Radykalna mniejszość. Tak, nie wszyscy są. Dlatego chcemy powiększyć tę grupę. Dlatego się tu spotykamy. To jest dobry model. Czyli znacznie lepszym modelem byłoby położenie nacisku na rozwinięcie instytucjonalne tych ogniw pośrednich, tych, którzy mają tłumaczyć pomiędzy. Bo może pisarz się wcale nie musi zmieniać. Ale wiesz co, dlatego nie, to ja nie chcę, żeby się pisarz zmieniał, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo potem my się tutaj spotykamy na World of Pictures, że właśnie się branże uczą po to, żeby lepiej siebie rozumieć, słyszeć i tłumaczyć, a po to, żeby ludzie, którzy rzeczywiście tworzą, prawda, jak na przykład pisarze, żeby mogli się skupić na tym. I tak na przykład jak Tomek mówi, że przez większość czasu czy w ogóle woli pracować z adaptacjami, to moment, kiedy łapiesz, o kurczę, jest skaza i trzeba by tutaj popracować kreatywnie na tym, jest dokładnie momentem, w którym warto zaprosić autora i powiedzieć: hej, słuchaj, bo ja mam tutaj lukę jakąś kreatywną, koncepcyjną, potrzeba mi tu ognia, tak? Potrzeba mi tutaj... Warto, jeżeli jest to człowiek przygotowany do komunikacji, bo często nie warto, bo często może się okazać, że osoba, z którą rozmawiamy, nie rozumie tego świata i nie zgodzi się na usunięcie tej skazy. Nawet nie dlatego, że gdyby zrozumiała wszystko, to by się nie zgodziła, tylko zwyczajnie nie rozumie dlaczego. Oczywiście, rozumiem. No to znaczy, rozumiem. No i też jakby cała idea jest taka, żeby wyobrazić sobie, czy żeby zobaczyć, że w tym modelu nie tylko mamy różne rozwiązania i, ojejku, przepraszam, ale to teraz będą straszne ogóliki, że mamy różne rozwiązania i że komunikacja jest ważna i że tak, autor musi być otwarty na zmianę, a filmowiec do słuchania, tylko że tu jest bardzo konkretny know-how, który sobie musimy wyrobić. Możemy to sprowadzić do jakiegoś przyjemnego konkretu. Powiedzmy, że mamy jakąś pulę książek w Polsce, które teoretycznie miałyby być podstawą adaptacji filmowej. No i masz pierwszy filtr, czyli ktoś te książki musi przeczytać i być bramką selekcyjną i powiedzieć: oho, ta książka się nijak nie nadaje na dobry film albo serial, a tutaj jest jakieś prawdopodobieństwo, można się tym zająć, nie? I to jest pierwsza bramka selekcyjna. Teraz on musi znaleźć kogoś, kto przejmie pałeczkę po drugiej stronie, albo przynajmniej pośrednio, i zainteresuje się tym w tak zwanym developmencie, czyli będzie próbował przepisać to przynajmniej na pierwszym etapie na język kina, serialu, jakiegoś medium audiowizualnego. I to jest ktoś, kto da ramę finansową, instytucjonalną temu, i ktoś, kto znajdzie
człowieka, który faktycznie będzie to przepisywanie wykonywał. Czyli tego tłumacza, adaptatora, scenarzystę. Nie? No i potem masz etap prawie końcowy, czyli to, ten moment, kiedy ten półprodukt musi znaleźć końcowego użytkownika, tego producenta, wykonawcę, whatever, nie? I zostać zrealizowany w formie audiowizualnej. Wiesz co, Jacku, teraz te trzy etapy, akurat Tomek jest przypadkiem ekstremalnym, on często ogarnia w jednej postaci. Ale idealnie by było, gdyby były dla każdego tego etapu zawody, funkcje. Ale są, przecież są i one bardzo dobrze działają, tylko... W Polsce mam wrażenie, one są istotne na scenie, czyli między innymi te What to Picture ma służyć temu, żeby one się dowiedziały, jak udoskonalić swoje funkcjonowanie, jak najlepiej pełnić tę rolę, jak się ustawić pomiędzy specyfiką literatury i kina. I to się jakoś tam wykształca. Natomiast nie jest moim zdaniem dobrym modelem przeciąganie ludzi wykształconych do myślenia w piśmie, tworzenia literatury pięknej i tak dalej, żeby przechodzili przez ten cały proces i pełniali poszczególne funkcje w tym łańcuszku swoją własną osobą. Nikt tego nie oczekuje, znaczy, to trochę jest indywidualne, prawda? To dlaczego w ogóle myślimy o takim, że pisarz musi też rozumieć inne etapy, wynika trochę z tego, że jesteśmy małym bardzo rynkiem. Więc bardzo często ci ludzie, którzy są gdzieś tam pośredni, oni nawet nie zdążą się wyuczyć tych funkcji, które być może powinni się wyuczyć, no bo nie zdążą się ich nauczyć, bo umrą z głodu zwyczajnie gdzieś tam po drodze. No, to nie jest no bo ten rynek jest niewielki tak naprawdę. Więc jeżeli mamy do dyspozycji rynek światowy, tak jak w przypadku rynku gier, czy rynku tych dużych filmów, które powstają na Zachodzie, czy teraz w przypadku streamerów, no bo streamerzy troszeczkę ten rynek jakby platformy streamingowe trochę ten rynek rozszerzyły i można myśleć z Polski o rzeczach, które mają większy zasięg niż tylko nasz lokalny, no to wtedy nagle się pokazuje potrzeba, że być może te ogniwa pośrednie, ci ludzie, którzy mają umiejętności w ogniwach pośrednich, oni zaczynają mieć rację bytu też czysto ekonomicznie. No bo w momencie, kiedy ten tort jest tak malutki, jak był przez wiele, wiele lat w Polsce, no to co tu dzielić? No to się nagle okazuje, że nie ma czego dzielić po prostu. Można powiedzieć, że samo istnienie tego typu eventu, jak było to picture, jest oznaką tego, że tort się powiększa i jest już z czego się wyżywić. No po pierwsze, to jest idea jest taka, że jakby wszyscy byśmy chcieli, żeby ten nasz metaforyczny tort się powiększył, ale wasz przykład jest najlepszy też do tego, żeby pokazać, że właśnie nie mamy się ograniczać tylko do tego tortu, tylko nasz zasięg jest o wiele większy. Czy możemy się pokusić o coś takiego, że mamy jako twórcy z Polski, z tego kraju, który no ciągle jest mniejszy, trochę mniej profesjonalny, ale ewidentnie mamy wspaniałe osiągnięcia, wspaniałych twórców, artystów, pisarzy, których naprawdę nie chcemy sprowadzić do roli scenarzystów, ale miejmy nadzieję, że jeżeli chcą, to będą świetne scenariusze pisać. Czy my mamy jakąś taką swoją kartę przetargową, czy ideę, która jest u nas zaszczepialna? My twórcy, którzy mamy szansę pracować za granicą, albo pracować... Polacy? Tak, wyjdę zaraz na ulicę i się zapytam wszystkich, czy my Polacy. Nie, tylko przykład. Polski rynek gier. Wczoraj pojawiła się taka informacja. Polski rynek gier wideo wart jest 500 milionów euro i jest jednym z najszybciej rozwijających się sfer gospodarki w tym kraju. Bardzo nie więcej? To zapewne więcej. Natomiast chodzi mi o to, że być może nie ma na to odpowiedzi, albo nie ma jednej odpowiedzi, ale chodzi mi o to, czy my mamy jakieś swoje historie, mamy idee, mamy jakieś takie pomysły, które są na tyle charakterystyczne, że możemy się z nimi przebijać, tak? No Toskanii nie mamy ewidentnie, no to może mamy, nie wiem, romantyzm. Nie, ja mam jedną ideę fix, którą dawno próbuję przepchnąć, to jest Sarmacja. Uważam, że z Sarmacji jako pewnego Neverlandu historycznego, czyli estetyki, kultury związanej z tym obyczajowości, skończywszy nawet na broniach, ubiorach i sposobie walki, można zrobić taki popkulturowy, globalny aset, jakim są na przykład wikingowie czy samurajowie. To wymaga pracy, to wymaga pewnej koncepcji człowieka, który za tym chodzi. Tak, chociaż ja chyba też nie traktuję... Znaczy ja jestem stąd, więc naturalnie zostałem wychowany w pewnym zestawie wyobrażeń, w pewnym zestawie tradycji i w pewnym sposobie myślenia, ale to nie jest tak, że my się jakoś tak specjalnie różnimy od innych
kulturą podobnej wielkości. Czyli nie jesteśmy największą kulturą na świecie. Prawdopodobnie nie będziemy, bo to by wymagało jakiś, nie wiem, przestawienia całego naszego myślenia ekonomicznego pod kulturę, tylko i wyłącznie kreowanie kultury. I wtedy być może moglibyśmy troszeczkę to wzmocnić, ale bądźmy realistami. I więc jakiś potencjał twórczy jest, bo my mamy pewną... Jesteśmy tym takim miejscem, gdzie następuje ciągłe zderzenie wschodu i zachodu, takiego symbolicznego wschodu i zachodu, który i to jest pewną wartością, ale też, czy jest to jakoś specyficznie nasze? Może nie. No, pewnie nie, no bo pewnie inne kultury o podobnej skali mają podobny potencjał. Po prostu nie jesteśmy najwięksi na świecie, więc po prostu musimy bardzo mądrze i sensownie takie rzeczy planować. Raczej myśli się o kulturze teraz w ten sposób, że kultura to jest pewien zestaw założeń dotyczących stylu życia, prawa, języka, relacji międzyludzkich, który sprzyja lub nie sprzyja tworzeniu, hodowaniu ludzi o określonych talentach, z pewnymi przewagami konkurencyjnymi. I są takie kultury, które są w tym bardzo dobre, i są takie kultury, które są w tym kiepskie. I teraz jest pytanie, znaczy w formie bardzo takiej szczegółowej, punktowej, to się przekazuje przykłady mikrokultur, specyficznych miejsc i subkultur, takich jak Silicon Valley. Czyli co się dzieje, że tworzysz takie miejsce, taką kulturę, w której masz nagle eksplozję kreatywności. Nie? Więc to samo można przełożyć, się często przekłada na poziom kultur narodowych. Wiesz, my mamy Kraków Miasto Literatury UNESCO. Tak, tylko że no to oczywiście są pewne hasła, natomiast są obiektywne mierniki. Ile taka kultura wytwarza jako skład PKB dodatkowej wartości, czyli ludzie, którzy tu pracują, ludzie, którzy mają takie, tak a nie inaczej sformatowane przez tą kulturę mózgi pośrednio, czyli jako nośniki tej kultury, dają ci wartość dodaną. Wielka Brytania na przykład jest bardzo dużym generatorem kultury, proporcjonalnie do swojej wielkości. Do swojej wielkości, tak? Bo to jest ile 60 milionów ludzi. No tak, no ale to ja tak naprawdę o tym myślę, no bo umówmy się, że to cała idea też polega na tym, nie żeby się dopasowywać do tego, co jest, tylko właśnie generować nowe, bo to nam da, bo nowe może dać przewagę, tak? Jak jest jakiś trend, no to są dwie opcje. Ja na przykład jako wydawca, tak? Albo mogę wydać książkę, która wpisze się w dany trend, ale najczęściej szukam czegoś, co stworzy zupełnie coś nowego, tak? To znaczy da ten zalążek nowego. I tak naprawdę trochę chciałam was już na zakończenie naszego spotkania o to zapytać. To znaczy, czy możemy my zaproponować nowe pomysły, rozwiązania, trendy w tej dziedzinie literacko-filmowej, które, nie chcę ich nazywać polskimi, bo to nie chodzi o, prawda, narodowościowe rzeczy, tylko takie z tej naszej wrażliwości jakoś wypływające. Tak, ale warto jakby mierzyć siły na zamiary, czyli też warto wiedzieć, z jakiego miejsca startujemy, z jakiego miejsca się wywodzimy i że to jest długi proces, że to się nie dzieje w jeden wieczór, w jeden dzień, w jednym dziełem się tego nie załatwi. To jest bardzo długi proces i warto też jakby wiedzieć, na jakim polu się gra, czyli jakby różni... Stosując metaforę sportową, jest napastnikiem. Albo nawet karcianą, różne karty, to zresztą w życiu jest tak samo. Jeden dostanie takie karty, drugi takie. Można narzekać, że się dostało słabe karty, a można też tymi słabymi kartami tak grać, tak blefować, że da się wygrać. Tylko to wymaga już umiejętności, to już wymaga pewnej wiedzy, to już wymaga też jakiejś też skumulowanej wiedzy naszych wcześniejszych nauczycieli, naszych wcześniejszych pokoleń, które jakby pchają w tą stronę. No, jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i mamy taką historię, jaką mamy, więc dla nas jest sporo do nadrobienia w tych miejscach, ale to nie jest niemożliwe, to oczywiście, że się da. Tylko... Istnieje tu pewna złowroga dynamika między centrum i peryferią. My jesteśmy peryferią. Większość tych małych krajów, małych kultur działa na zasadzie odbiorców, rezonatorów tego, co przychodzi z centrum. Nie są w stanie zadawać własnych trendów, własnych agend. Na najbardziej głębokim poziomie to dotyczy systemu wartości, czyli nam się podoba, mówiąc w skrócie, to co się podoba w centrum, tylko że rok później. Konkretyzuję, ale taka jest mechanika. Teraz, jeżeli chcesz, stawiasz sobie takie zdanie, okej, okay, ja wyniosę coś z tego peryferium i sprawię, że to się stanie atrakcyjne,
w centrum, że centrum to włączy do swojej puli kulturowej i poniesie jako trend na cały świat. Teraz na czym polega ta złowroga dynamika? Tym większe będziesz miał prawdopodobieństwo sukcesu, im bardziej już twoje myślenie, twoje bycie, ty w kontaktach z ludźmi w centrum, będziesz bardziej jak z centrum. Czy rozumiesz, na czym, oczywiście, na czym polega pułapka? Ostatni film Pawlikowskiego, Zimna wojna, moim zdaniem był dokładnie o tym. Ta historia tej śpiewaczki wychodzącej z ludowego zespołu i trafiającej do Paryża, to moim zdaniem jest bardzo słabo zawalowana historia o nieprzekładalności pewnych wartości, treści artystycznych dla człowieka wychodzącego z peryferium i chcącego trafić do centrum. I to jest ten dramat. Jak bardzo ja jestem w stanie się zmienić z człowieka centrum po to, żeby sprzedać wartości peryferium. A potem już nie mam tych wartości. Jacku, ja nie chcę cię martwić, ale dla naprawdę większości odbiorców to była bardzo wzruszająca opowieść o miłości. Była też bardzo skuteczna w centrum. Oczywiście, bardzo skuteczna w centrum. Interpretację. Tak, ale faktycznie, znaczy nie poświęcając już zakończenia naszej rozmowy na twórczość znakomitą Pawlikowskiego, który jednakowoż, i to zwraca się na to uwagę w recenzjach, jakoś tą naszą centralno-wschodnią, ale zobaczmy też, że jednak jest to człowiek, który się uczył tam. Czyli uczył się w tym takim symbolicznym Rzymie, tak? I gdzieś tam nasiąkł tamtejszą wrażliwością na tyle, że może być tłumaczem naszej kultury na świat zewnętrzny, bo nie zawsze da się to zrobić z wewnątrz danej peryferyjnej kultury. No to umówmy się, że cały czas próbujemy. To ja już jako ostatnie nasze pytanie, to ja mam, nie wiem, czy już możecie o tym mówić, jaki będzie wasz następny wspólny projekt? Nie możemy o tym mówić. Jeden z 15. Jak losuje tak. Los. Tak. Dobrze, czyli jest szansa, że na przyszłorocznej edycji World to Picture, którą mam nadzieję szczęśliwie zorganizujemy, być może już się da coś powiedzieć, a póki co czekamy na kolejną serię Wiedźmina, kolejną serię Kierunek Noc, kolejne książki, kolejne filmy Tomka. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Myślę, że to była bardzo inspirująca rozmowa. Będziemy kontynuować, pewnie się zaraz pokłócimy, jak wyjdziemy kreatywnie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Życzę spokojnej podróży i powrotów, również bezpiecznych, bez żadnej kwarantanny i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.